Halo, ale witam moi kochani, bardzo serdecznie, jestem Arcisowy, jesteście w Eotys Gothic i w poprzednim odcinku wyruszyliśmy... Gdzie niby wyruszyliśmy? W poprzednim odcinku zwiedzaliśmy obóz piratów i pobraliśmy sobie questów, na przykład quest na znalezienie Angusa i Hanka, którzy wyruszyli z dostawą do bandytów, ale no, okazało się, że bandyci taki jakby... mają na nich wyjebane i chcą ich zajebać. Ale towar sobie wezmą. Tak. I tak właśnie wyglądała sytuacja. Więc no... nie byłem zbyt pewien, gdzie ich szukać. Myślałem, że będą tutaj. Ale okazuje się, że tak nie za bardzo, więc no... nie wiem. Wypłyńmy. Po prostu nie pamiętam, gdzie oni są. Nie jest to quest główny, więc no tak... w sumie można by było jebać, ale ja nie ojebuję questów. Zwłaszcza gdy da się je wykonać i to nie jest nic trudnego. Ile mam tych grzybów? Jezu, ta muzyka jest tak piękna. 47. 75 ich było do dostania tych tego bonusu do many, co nie? Chyba tak. Polna jagoda... schyliłem się po polną jagodę. O, patrzcie, trupek. Ognista... Cordelas. Ognista strzała. Szkoda, że Cordelas jest jednoręczny. Chociaż w sumie jaki miałby być? Broń jednoręczna. Fajny miecz. Ja ogólnie lubię szable. Szabla ulubiona broń. Oczywiście broń biała. Coś tu. Ooo! Halo panowie. Boom! Jako że czarny goblin ma od urodzenia osmaloną dupę, to jest odporny na wpierdol od ognia. Brzmi logicznie. I to bardzo. Swoją drogą, osoby, które były na live i tak się zachodziły w głowę. Dlaczego tak kurwa zaczęło lagować w pewnym momencie? Ja już wiem, dlaczego tak zaczęło lagować. To nie jest problem z internetem. Bo internet przy przy takich ustawieniach, jakie ustawiłem, czyli przy maksymalnie 480p jakości i 5000 megabitów na sekundę bitrate'u, nie powinien sprawiać problemów. Wiem, bo już to testowaliśmy. O kurwa! Walcz! Jezu! Miejsce ze skarbem. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Kwarcy 23 sztuki złota i 3 ryby. Mikstura życia, mikstura many, długi łuk. Kolejna skrzynia. Lewo, 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 prawo, 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 lewo. 138 sztuk złota. Zaraz zapiszę i się wyleczę.
Co jest w tym miejscu? Ach, sądzę, że coś znalazłem. Dobry, długi miecz. Srebrny pierścień. I nic więcej. Dlaczego to jest broń jednoręczna? Brakuje nam paru punktów tylko, razem z tym mieczem, jego premią, którą daje, żeby używać broni jednoręcznej w postawie wojownika. No cóż, a też brakuje nam paru leveli, żeby w podstawie wojownika walczyć bronią dwuręczną. Może się wylecz. Drugi raz się nie wyleczę. Może zapiszę. 47 odcinek. Jak wam się podobał wczorajszy. O, czekajcie, bo ja nie dokończyłem, że skąd wiem, że. Dlaczego wiem, że to nie był problem internetu z tym live'em. Ogólnie problem polegał na tym, że ja powiedziałem ogólnie wszystkim domownikom, że no, robię live'a i tak bym chciał, żeby się nie wpierdalali przez drzwi. Na wszelki wypadek jeszcze je zamknąłem na klucz. Wiecie, to nie jest nic fajnego, jak ktoś włazi z buta. Do mnie ludzie lubią wchodzić z buta. Tak sobie tylko pogadać. Albo posiedzieć, bo lubią sobie tutaj siedzieć. Pokażcie mi mapę. Powiedziałem, żeby no, się nie wpierdalać, no i to zostało uszanowane, ale nie zapomniałem o tym, że no przecież 11-latek lubi grać w Counter-Strike Global Offensive. I no chyba powinienem mu powiedzieć, że żeby nie grał w trakcie, kiedy będę miał live. Bo po pierwsze sobie będzie szkodził, bo ping 1050 to wcale nie jest przyjemna rzecz. A po drugie będzie szkodził nam, no bo co 10 minut nie będzie... będzie minuta zastoju. Ja nie będę miał pojęcia, kiedy mogę mówić, a kiedy nie mogę, kiedy ludzie mnie słyszą, a kiedy nie. I też ludzie nie zauważają, bo wiecie, kiedy na streamie są problemy z łączem i po prostu przerywa go, to też on się zatrzymuje. Jeżeli jest włączone to PVR, czy jak to się tam nazywa, żeby stream się żeby można było oglądać stream tak do 4 godzin wstecz na żywo, to się włącza. I w momencie, kiedy już wróci połączenie, to będzie leciało od momentu, kiedy się zatrzymało. Czyli już nie będzie na żywo, już będzie o minutę albo nawet dwie wstecz. I tak się stało wczoraj, czy tam przedwczoraj, że ludzie po prostu no byli na live'ie, ja do nich mówiłem, oni pisali, ale oni pisali do momentu, który dział się 10 minut temu, a ja mogłem sobie mówić, bo i tak przerwałoby w tym momencie. Dobrze, że w końcu się przerzuciłem wtedy na pisanie na czacie. Inaczej zupełnie byśmy się nie dogadali. Gdzie ja łażę? Co to jest za miejsce? Pokażcie mi mapę. Ej, to w sumie jeden z questów, bo jeden z questów polega na tym, żebyśmy dostali się do wszystkich siedzib najważniejszych kast z Jarkendaru. O, czarnego blasku. Gdzieście się schowały? Chyba za krzoczkiem na skarpie. Ognisko. I zębacz. Dobra, może wróćmy do rozmawiania o rzeczach aktualnych. Skończyliśmy wczoraj Asasyna drugiego. Brotherhooda na razie nie będę tykał. Zajebałeś go blaska. A teraz zajebałeś sam siebie. Ej,
On zeskoczył i zleciłem. Kurwa. 120 doświadczenia w pizdy, bo postanowił popełnić samobójstwo. Nie dał mi tego fraga. Kolejna jaskinia. Wypadałoby może... poświecić sobie. Nie do końca pamiętam, gdzie ja teraz idę. O nie! Wycofać się, wycofać! Ja wiem, co tam jest. Tam jest magiczna kusza. Taki kuszowy odpowiednik ognistego łuku. Ale tam jest też troll. Jebany zębaczu. Czy ja słyszę pszczółki? Tam jest pszczółka. No... Chodź tu, kurwo! Jest! W tym momencie już się nie mogę doczekać na animację stylu walki mistrza. Bronią dwuręczną, bo to są naprawdę bardzo szybkie animacje. Jezu! To mi nie wyszło. Tak dość mocno nie wyszło. Co tam na dole łazi? A dobra, modliszki. Ej, łuk, strzała, zaklęcie strachu. Skórzany mieszek, strzały. Topór obosieczny, ej. Pięknie. Ten dobry miecz to kiedy? Nieważne. Kiedyś na pewno. Ej, tylko trochę siły i topór obosieczny będzie nasz. 90 punktów ataku. Okej, po jednej. Zaczyna padać? To fajnie. Czy znalazłbym sobie jakieś łóżeczko, w którym bym się przespał do dnia, bo już zaczyna się robić późno, się ściemnia. Mamy 20:40. Jakby u mnie była 20:40, to jeszcze by słońce nakurwiało. O, jaskinia nie, po prostu przejście pod... Wojenny szczurek. Dlaczego ja się tutaj udaję bez żadnych questów? Ponieważ... nie! Kurwa! Tłumacz! Teraz mogę sobie zapisać... Kurwa, światło stracę, jeżeli będę się z nim bił. Oczywiście, jeżeli mi się zdechnie. A mi się zdechnie na pewno. Kurwa. Nie zdechłbym, gdyby nie to używanie bloku. Mam ten głupi nawyk z Mountain Blade, żeby blokiem sobie resetować pozycję. Kiedy jakoś chujowo mi się jebnie mieczem. W Mountain Blade to działa, ale tutaj to nie działa, bo to nie jest kurwa Mountain Blade. Dobra. Zero skilla w tej walce, ale. Nic tu nie ma. Ale poszła. Dawać mi światło. Bo ja tutaj coś widzę, ale ja mam monitor LEDowy. Nie to! Ale to też. Mogłem w sumie zapisać przed włączeniem światła. Zaoszczędziłbym manę na wypadek śmierci. O, patrzcie, piedestał.
Kładziemy kamulca. I tu jest nasz teleporter. Tu jest chata. A w chacie siedzi gościu na samych gaciach. Ziomuś, eremita. Eremita. To mi coś mówi. Co tutaj robisz? Co ja tutaj robię? Do diabła, co ty tutaj robisz? Osiedliłem się w najbardziej odosobnionej części wyspy, ponieważ potrzebowałem trochę spokoju. Wojna domowa, nachalni bandyci, hordy orków u progu mego domu. To nie dla mnie. Już nie. Miałem dość tego całego szaleństwa. Jest tu trochę orków, ale wcale nie tak dużo. A innych ludzi? Chwała niech będzie Innosowi, ani widu, ani słychu. Aż do dzisiaj. No to tobie się troszeczkę długo pożyło w miejscu, w którym no nikt cię nie widział. Bo jak pójdziesz tak troszeczkę w jeden bok, to masz piratów, w drugi bok masz bandytów, w trzeci bok masz ekspedycję magów wody. W pizdę ludzi, jeżeli chcesz znać moje zdanie. Szukam kamiennych tabliczek. Nie znalazłeś może jakichś? No cóż, znalazłem. Ale nie oddam ci. To jedyne, co mam tu do czytania. Nie rozumiem jeszcze wszystkiego, ale potrafię rozszyfrować większość z nich. Aha, to fajnie. Może ja ci przyniosę jakieś pornole. Będzie mieć co poczytać. No i? Jak się żyje jako wyrzutek? Wszystko zrobiłem sam. Moją broń, narzędzia, szałas. Po prostu wszystko, a przybyłem tu nie mając nic, oprócz dobrego humoru. Jednak czasami... Tak? Czasami żałuję, że nie wziąłem żadnych ubrań. Nie mam pojęcia o tkactwie czy wyprawianiu skór. A noce w tej części wyspy nie są szczególnie ciepłe. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo możemy mu dać jakie chcemy ubranie, on je będzie nosił. Którą koszulę chcemy mu dać, bo oddam mu jeden ze strojów obywatela. Będę mu przecież dawał szat nowicjusza, szat maga, zbroi wodnego kręgu. Nie będę mu nic dawał, co jest skórzanego pancerza też nie. Któryś z tych trzech ciuchów obywatela. Zobaczymy, który weźmie. Zapisałem który? Zapiszmy w takim razie jeszcze raz. Dla ciebie jakieś ubranie. Serio? Dawaj, zobaczymy, czy pasuje. Możemy wybrać cokolwiek mamy poza strojami klasowymi. Dobra, damy ci trójeczkę. Jak ulał! Jak mógłbym ci się odwdzięczyć? Całe złoto oddałem piratowi za transport. Mogę ci dać parę starych kamiennych tablic. Masz, weź je. Zawsze mogę znaleźć więcej. Jeśli chodzi o te kamienne tablice... Mam ci pokazać, jak je odczytywać? U niego też możemy. Tyle, że ej! Dlaczego możemy u niego się nauczyć Maxa, skoro on twierdzi, że nie zna wszystkich słów? Czyli na pewno nie możemy się od niego nauczyć Maxa. Masz tu coś? Łóżko. Do rana. Zwierzątka. Darmowy expi kłazi sobie po kolance. O, ork! Ej, ziomuś, wiesz, że ork stoi tutaj, to będzie coś do 100 metrów? Ty się pojebany. To są są preriowe ścierwojady. Wiecie, co to są? Na początku miały być opętane ścierwojady. Dziwne dźwięki, nieważne. Na początku miały być demoniczne ścierwojady. Widzicie te kolce na nich, tą zieloną skórę, te zielone oczy. Z pionowymi źrenicami. O! Skarbik. Takich miejsc tutaj jest dużo, one nie są związane z żadnym questem. Sądzę, że coś znalazłem. Mikstura trwałego zwiększenia many. Mikstura życia. Albo siły. Polne jagody. Polne jagody też są dobre.
tylko mniej z Gothiciem mi się kojarzą, a z grą Mój Brat Niedźwiedź. Graliście kiedyś w Mój Brat Niedźwiedź? Ej, czuję się oszukany. Ja myślałem, że znalazłem mikstury zwiększające nasze statusy, a taki chuj. To musiała być jakaś mikstura zwiększenia, mikstura szybkości musiała być. Bo ona jest tutaj najszersza, chociaż... Może nie do końca, może to przez kolory, ale... Nie no, to musiała być mikstura many. Mikstura... Życia jakoś... Nieważne. Kurwa. Nikt mnie w życiu nie kocha. Nikt! Co to tam łaziło? Zanim sprawdzimy, co to tam łaziło, ja bym sobie jeszcze przeszedł tędy. Ej, ty Riordian. Czy Myrdarion? Myrdarion chyba nam zlecał te questy. No, Myrdarion. Uruchomiłem kolejny kamień teleportacyjny. Daj mi następny kamień ogniskujący. Oczywiście, proszę. Masz tu trochę złotych monet. Okej, ile do levela? Tak troszeczkę dużo. Który to był? Do doliny. Chyba ten. Dobra, sprawdzone, działa w obie strony, jest dobrze. Tędy się wracamy. Udamy się w takim razie, to jest chyba droga do opiekunów umarłych. Do kogoś na pewno. Gdzie ja wlazłem? Popatrzcie, harpije. Zębate ziela, leśne jagody. Kurwa, ziele lecznicze. Ile tego? Jakie dobro. Zębate ziele. O nie. Zauważyły mnie, one zaraz się zabiją, bo zeskoczą gdzieś. Mimo, że latają. Znaczy latają, one po prostu mają animację lotu. I znajdują się troszeczkę modelem nad ziemią. Ale i tak jak staną nad przepaścią, to zaczną spadać. Okej. No i widzimy już miejsca, do których się udajemy. Ła, gardło mnie zaczyna boleć, to dość nieźle. Ile zwierza. Ej, ork szaman. Chodźcie ze mną. Troszeczkę dalej. Się skurwiel obudzi. Nie będę wesoły. Ej, goblin trzymał broń dwuręczną. Taka ciekawostka, że gobliny trzymają broń dwuręczną, jednoręczne bronie trzymają w dwóch rękach, a orkowie trzymają bronie dwuręczne w jednej. Takie dość logiczne. Bardzo szybko. Ej, mam pomysł. Ork szaman też posiada parę run. Nie mam bryły lodu. Trzeba po prostu się odsunąć. Schować się gdzieś. I sprawdzić, czy mam jakąś bryłę lodu w zwoju chociażby. Nie, nie mam. Szkoda. O, zręczność plus 3. Znaczy plus 3 to jest plus 5 z tego co mi się wydaje, albo plus...
To jest dość duży plus na tabliczce trzeciego poziomu. Nie, nie mam. Czarodziej! To w sumie Dork Shaman, no to jest chyba normalne, że czarodziej. Ale on latał! Skurwol. Nie fajnie, toporek zakopał sobie pod filarem, no i już go nie wyciągnę. Jak on tam wlazł? Tędy? No najpewniej, ale tam nic nie ma. Do tego niektóre ścianki nie mają tekstur. Jak widzicie. Mamy 26 minut, okej, lecimy dalej. Zamiast iść tam, najpierw pójdźmy może do Harpii. No świetnie, nadpisałem sobie 46. No wcale to nie jest safe na wypadek, jakbym zjebał nagranie i musiał nagrać od nowa. O nie, przypomniałem sobie, co jest coś takiego strasznego. Ich darcie pyska. Czego tu nie znajdę, nie ma czego plądrować. Nie, no, tak jak mówiłem kiedyś, harpie są jednymi z najbardziej wkurwiających stworów, bo drą ryja, a nic nie dają za walkę z nimi. I naprawdę zainwestowanie w tą magię leczniczą było zajebistym pomysłem. Naprawdę, najlepszy czar, jaki sobie wykupiłem. Na drugie miejsce pójdzie kula ognia w każdej postaci. Tutaj bym połączył. Patrzcie na te pełzacze tam z tyłu. Nie spadnijcie! Jak spadniecie, to was zajebie. Oj, chyba się jednemu spadło. Kurwa! Marcisławie, co ty się tak wkurwiasz o takie... To trochę expa, co to było? To trochę expa się wkurwiasz. To trochę expa? Właśnie postanowiło, że nie da mi expa, tylko sobie zdechnie. Ja pierdolę, jakie to są głupie ptaszory. Zaraz się okaże, że nie mogę podejść tędy, bo im się włącza kod samobójstwa. Udało się na szczęście. Nic tu nie ma. Dobra, poszło. Wszystkie trzy trupy przeszukane, wyciągnięte mięso. Idziemy dalej. Tylko żeby nigdzie nie spaść. Żaden problem. Ksina lecznicze, zębate ziele, ziele lecznicze, zębate ziele. Ej, bagienny szczurze, a tobie co ze zdrowiem? On już taki obity przyszedł do mnie wcześniej. To wcale nie jest tak, że go tak brutalnie obiłem. Ja zawsze staram się moim ofiarom dać szybką śmierć. O, jaskinka. A taki chuj. Lekkie wgłębienie. Chodź tu, bestio. Okej. Tam nic
tutaj są prawdziwe pełzacze. Jakieś polne podrabiańce. Wiesz, te polne podrabiańce były lepsze. Troszeczkę więcej doświadczenia dawały. A z tych nie wydobędę płyt. Hity nowych. Albo winylowych. Nic tu nie ma. W sumie jak się przyjrzę ich oczom, to mają straszne oczy. Coś tu się dzieje dookoła? Tak, coś się dzieje, jakieś szczury są. Jest miejsce z zakopanym skarbem. Warto eksplorować, warto. Co tu jeszcze leży? Skórzany mieszek. Będę bogaty. Może kiedyś znowu będę mieć 5000 sztuk złota. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Skórzany mieszek, zwój. Stara kamienna tablica. Czego zwój? Jeżeli to jest zwój jakiejś bryły lodu lub fali lodu, to się wkurwię. Ale nie, wygląda na to, że to jest zwój deszczu ognia. I tabliczka życia. Dobra, czas wejść do środka. Do ruin starożytnych. Ej, ej, ej! Nic tu nie ma. Nie ma czego planować. Gdzie te stare czasy, w których te cholerne pełzacze po machnięciu mieczem odsuwały się? Na zewnątrz coś leży? Tutaj rzeczy lubią leżeć. Pojedynczo, proszę. Ezu! Niczego tu nie znajdę. Tego tentera najpierw magia lecznicza. Teraz światło. Dużo. W sumie dużo, ale to nie jest problem. Niczego tu nie znajdę, nic tu nie ma. Niczego nie, to nie, nie znajdę. To nie jest siedziba opiekunów zmarłych. Bo w siedzibie opiekunów zmarłych są zmarli. Ale muzyka niczego jest epicka. Znajdę. Chociaż może to są groby. Grzyby? Może to opiekunowie grzybów byli. Grobencjusz, Grobosław, ciemny grzyb. Ciemne grzyby się przydadzą. Więcej many to zawsze dobra rzecz. A da się za te grzyby zdobywać kilka razy tą premię, jeżeli tylko się zdobędzie odpowiednią ilość grzybów. A jakbyśmy byli uczniem Konstantina, to oddawalibyśmy grzyby jemu. Niebieska tabliczka. Nowa. 5 wytrychów. Niech zgadnę, skrzynka obok jest... O, nie ma skrzynki obok. Myślałem, że będzie skrzynka obok i ona będzie zamknięta na... Będzie zamknięta i będzie trzeba ją tymi właśnie wytrychami otworzyć. Dobra, no to wychodzi na to, że właśnie spenetrowaliśmy jaskinię. Siedzibę jakiegoś... Kim wy byliście? Pokażcie mi tą tablicę. Kardimon przygotował drugą pułapkę. Tylko ten, kto nie znajdzie... Zejdzie ze ścieżki światła, dotrze do trzeciej komnaty. To będzie bardziej jasne pod koniec dodatku.
Dobra, wychodzimy stąd, wrócimy się do magów, powiemy im, co tu się stało i spróbujemy wywnioskować, co to jest za siedziba, bo w sumie nie jestem pewien. Równie dobrze mogła to być po prostu siedziba wojowników. A ty skąd tu? Się teleportował, skurwiel. O, rośliny lecznicze. Okej, wynosimy się stąd. Bo taki spadek to nie jest dobry spadek. Ja nawet nie mam pojęcia, gdzie byśmy spadli. Ale jestem pewien jednej rzeczy, żebyśmy tego nie przeżyli. Wynosimy się stąd. Tam jest droga do jakichś orków. Strzelam, że do siedziby wojowników. Do czego innego mogliby pilnować orkowie? Dobra, panie Merdarion. Byłem w pewnym miejscu i widziałem pewne rzeczy. Powiedz mi, co to znaczy. Pobawimy się w rebusy. A nie, to nie ty. Kto nam kazał przeglądać te miejsca? Riordian? O, patrzcie, Saturas Sprinter. Ej, Myxir. Okej. Gdzie powiedziałem mu chwila, już zaczął wolniej iść. Poczuł tą chwilę. Dawaj mi parę zwojów, bryły lodu. Wszystkie trzy, jakie masz. Masz coś jeszcze, co bym chciał? Chyba nie. Ja ci za to oddam to. Miło się z panem robiło interesy. Może Saturas? Ała, łeb, jeszcze kark mnie zaczyna boleć. Jeśli chodzi o relikty, jest. Wydaje mi się, że mam tu coś dla ciebie. Mamy już podobne kamienne tablice. Te już nam się nie przydadzą. Tam musi być coś więcej. A to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Znalazłem tę tabliczkę w budynku na południowym zachodzie. Z tego, co na niej napisano, wynika, że był to dom kapłanów miasta. Najwyższy kapłan nazywał się Kardimon. Nie wiemy wiele więcej na jego temat. Bardzo dobrze. Mamy coraz wyraźniejszy obraz miasta. Ale jeszcze nie wiemy wszystkiego. Na tym terenie musi być ukrytych 5 takich kamiennych tablic. Znajdź je i przynieś do mnie. Weź to złoto jako swe wynagrodzenie. Zobaczymy, co uda mi się znaleźć. Dobrze, tylko się pośpiesz. Czas ucieka. Okej. Niech cię chroni Adanos. Amen. Dobra, no to w takim razie dostaliśmy level. Wiecie, co to znaczy? Że to w sumie mogłoby znaczyć, że idziemy sobie zrobić tą bryłę lodu. Ale nie, ja idę do kanionu. Czyli do piratów. I u piratów idziemy. Tutaj też będziemy musieli przyjść. Tam jak widzicie tam daleko, to tam nie widzicie, bo tam zasięg rysowania zanika już. Taki jest maksymalny niestety. Tam znajduje się kolejny budowla. To w sumie można nawet zobaczyć na mapie. Chuj, nie można zobaczyć. Chociaż nie, jest tam, na samej górze, taki mały kwadracik, taki wyżłobiony w skalę. Dobra, idę wam jeszcze pokazać, jak wygląda mistrzowska walka bronią dwuręczną. I no, zakończymy odcinek. Zapis.
Ucz mnie. Broń dwuręczna, plus 5. Jeśli tak dalej pójdzie, to sam będziesz się rwał do abordaży. Oj, Henry. Ty niemożliwy motherfuckerze. Dobra. Zapis. Jeszcze nie mamy mistrzowskiego, bo mistrzowski jest od 60. Ale jak użyjemy księgi, którą mam, czyli bloki dwuręczne. Bloki dwuręczne, ale to już czytałem. Dostaliśmy plus 5 punktów, mamy 63% krytyka i mistrza broni dwuręcznej. Co sprawia, że trzymamy broń jak mężczyzna. Kurwa, w końcu trzymamy miecz jak mężczyzna. Jak wygląda chain ataków? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. W sumie to są zupełnie te same ataki, co w części pierwszej. Te ataki są trochę szybsze, ale te są zwłaszcza super szybkie. Dobra, jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Jeszcze założymy ten mieczyk. Jednoręczny, ten zajebisty. Bo on daje nam plus 5 punktów do broni jednoręcznej. 5? Plus 6 do broni jednoręcznej, więc jako, że dostaliśmy 5 punktów za naukę takich bonusowych, to dostaliśmy właśnie możliwość trzymania broni jednoręcznej jak wojownik. I to jest ogólnie chyba mój ulubiony styl. Nie, dwuręczny mistrz jest najlepszy. Ale jednoręczny też jest świetny. Te ataki. Właśnie wojownik jednoręczny ma chyba najprzyjemniejsze machanie na prawo i lewo. Najtrudniej to zjebać. Widzicie, ile ataków mogę zrobić naraz. Dobra, wczytujemy. Bo nie używam jeszcze tej księgi. To jest marnowanie 10 punktów nauki. Ja bym jednak wolał mieć te 68 punktów. Bez takiego srania się. 68 punktów bez srania się z wydawaniem 15 punktów. Nie mam zamiaru inwestować 15 punktów w broń dwuręczną na 5%. Dobra, tutaj może zakończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak. Zobaczymy w kolejnym odcinku, kochane dzieci Boże.